Cześć kochani, tu Sielska, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak wcześniej zapowiadałam, podsumuję mój amerykański haul. Zapraszam. Jeśli oglądaliście mój filmik z moim amerykańskim haulem, to już pewnie wiecie, że produktów jest sporo. Część z nich już wspomniałam w moich poprzednich filmikach. Tu i ówdzie pojawiała się pielęgnacja, kolorówka. Dzisiaj podsumujemy sobie to wszystko, dodamy jeszcze te rzeczy, o których nie wspominałam. Zaczynajmy. Może najpierw zaczniemy od pielęgnacji, a potem skupimy się na kolorówce. Z tego co pamiętam, to pierwszą rzeczą, o jakiej wspomniałam w tamtym filmiku z moim amerykańskim haulem, były moje koreańskie maseczki w płachcie od firmy Innisfree. I uwaga, uwaga, są teraz dostępne w Polsce. Co prawda online na stronie koreańskisekret.pl możecie je kupić za około 35 zł. Za paczuszkę, która zawiera 3 sztuki. To nie jest dużo, ale i tak więcej niż moglibyście wydać na nie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli się tam nie wybieracie w najbliższym czasie, a macie ochotę ich spróbować, to zachęcam, ponieważ maseczki są naprawdę super. Następną rzeczą, pamiętam, była znowu maseczka i tym razem była to maseczka na noc od Neutrogeny z serii Hydro Boost. Tak jak wspominałam, w Polsce macie ten produkt w takim dużym słoju. Maseczka, która jest bardzo dobra, nawilża skórę i jest w bardzo przystępnej cenie, bo za duży słoik w Polsce zapłacicie około 50 zł. Jedyna taka rzecz to ona, jak się budzicie rano, zostawia taki lekki film. Jeśli sobie przetrzecie na przykład twarz palcem, to ona się tak trochę zbryli, zwałkuje się, jakbyście po prostu nie myły się przez miesiąc. Nie ma to jednak wpływu na jej performance. Zostawia cerę nawilżoną, odświeżoną. Jeśli poszukujecie maseczki nawilżającej na noc, to myślę, wydaje, że to jest bardzo dobra opcja do wypróbowania. Jeszcze jedna maseczka, też na noc i też nawilżająca, którą przywiozłam ze Stanów, to jest maseczka od Laneige i to jest Water Sleeping Mask. I to jest produkt, o którym dogłębnie już opowiadałam Wam w moim ostatnim filmiku, w filmiku o mojej pielęgnacji wieczornej. Zalinkuję go poniżej. Jest sporo produktów, które już omawiałam dogłębniej w poprzednich filmikach. W każdym takim przypadku zostawię link w opisie. I to jest, słuchajcie, petarda, jeśli chodzi o maseczki nawilżające. Ona robi to, co robi ta maseczka od Neutrogeny i jeszcze więcej. Nie zostawia filmu, chociaż mi ten film tak naprawdę nie przeszkadza. Jej tak twarz myję żelem oczyszczającym, więc tu i tu film nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Obie zostawiają twarz nawilżoną, gładką. Ta robi więcej. Ta twarz jeszcze jest taka pulchna w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli taka jędrniejsza, odżywiona, jest naprawdę super. Maseczka Laneige jest dostępna w Polsce, niestety tylko online jak na razie. Na stronie koreańskisekret.pl zapłacicie za nią około 105 zł i ona ma pojemność 70 ml. Na stronie lookto.pl też jest dostępna, natomiast tam już musicie za nią zapłacić 170 zł. Następny produkt nie jest niestety już dostępny w Polsce. Jest to ten balsam do makijażu, Coconut Oil Cleansing Balm. I tak jak wspominałam, on przepięknie pachnie kokosami. I jeśli widzieliście mój poprzedni filmik, to wiecie już, że ja obecnie do tej pierwszej fazy demakijażu używam takiego olejku od Sesamis. Ten kosmetyk zostawiłam sobie na podróże. No, on jest w formie stałej, więc z niego się nic nie wyleje. Jest bezpieczniejszy. I do tego nie szczypię w oczy, w porównaniu do tego oleju, o którym mówiłam. Więc jeśli w jakiś magiczny sposób uda Wam się położyć na to łapki, to zachęcam, bo jest naprawdę dobry i w dodatku w przystępnej cenie. Kolejny kosmetyk do pielęgnacji, też niestety niedostępny jeszcze w Polsce, jest to ten tonik z Witch Hazel od firmy Thayers. To jest buteleczka, którą przywiozłam ze Stanów, jeszcze jej nie otworzyłam, ponieważ jeszcze nie skończyłam poprzedniej. I tak jak wspominałam, jest to tonik, który troszeczkę pomaga mi z kontrolą sebum na mojej twarzy. On je wysusza odrobinkę, ale nie na tyle, żeby wysuszyć resztę twarzy. On nie zawiera alkoholu, jest dosyć łagodny. Bardzo go lubię. Ostatnia rzecz z pielęgnacji, prawie. Są to paski wybielające do zębów. Tak jak wspominałam, wydaje mi się, że Crest to w Polsce firma Blendamed i takie paski od firmy Blendamed możecie dostać w Polsce, oczywiście online. I na stronie internetowej i-apteka.pl możecie kupić takie paski wybierające od firmy Blendamed za około 84 zł za 28 sztuk. Oczywiście możecie wejść też na stronę crestpolska.pl i kupić takie właśnie paski
I tam za 48 sztuk musicie już zapłacić około 350 zł. Wasz wybór, ale paski naprawdę działają. Tak jak i w filmiku z amerykańskim holem, tak i teraz na pograniczu pielęgnacji i kolorówki mamy serum ujędrniająco rozświetlające od firmy Physicians Formula. Słuchajcie, to serum, ono u mnie nie do końca się sprawdziło. To znaczy, ja nie widzę jakiegokolwiek działania tego kosmetyku. Ani nie widzę tego rozświetlenia za bardzo, bo z reguły przykrywam to serum podkładem. Ani nie czuję, żeby ta moja cera była w jakiś specjalny sposób ujędrniona. I właściwie nie ma co o tym serum więcej mówić. Uważam, że troszeczkę stracone pieniądze. Ale słuchajcie, mam dla Was, no jak dla mnie, newsa dnia. Ponieważ jak dotąd myślałam, że kosmetyki Physicians Formula dostępne są w Polsce tylko i wyłącznie w drogerii Douglas. I to za słone pieniążki. I nie do końca te kosmetyki, które ja akurat od Physicians Formula lubię i szanuję i chciałabym zobaczyć i kupić ich więcej. Natomiast dzisiaj jak szukałam, tak sprawdziłam jeszcze raz, czy może gdzieś na jakiejś stronie internetowej nie są one dostępne i słuchajcie, są dostępne w Hebe. Co prawda nie wiem, czy Hebe ma szafę z tymi kosmetykami, czy one są dostępne tylko online. Oczywiście na stronie też nie podane są ceny, więc nie wiem, czy będziecie musieli zapłacić jak za zboże, czy może będą to ceny bardziej dostosowane do naszego polskiego rynku. Natomiast jeśli zdarzy się taka sytuacja, że wejdziecie do Hebe i zobaczycie szafę Physicians Formula, słuchajcie, musicie sprawdzić te kosmetyki. Przede wszystkim powąchajcie tego pudru. Ja wiem, ja mam obsesję na punkcie zapachów, ale ten jest oszałamiający. Słuchajcie, to jest puder brązujący. On się nazywa Butter Bronzer. Dlatego butter, że on zawiera, słuchajcie, muru masło. Nie mam bladego pojęcia, co to jest i co to robi, ale pachnie super. Dlatego bronzer jest naprawdę dobry. Jest matowy, natomiast on nie daje takiego płaskiego matu. On ma takie delikatne rozświetlenie, blask. Niewidoczny, słuchajcie, może w tej palecie. Dopiero jak rozetrzecie go sobie nawet na ręce, to widać, że on daje taki delikatny, zdrowy połysk. Jest super, blenduje się wspaniale, do tego pachnie. Macie tutaj lustereczko i gąbeczkę. Ta gąbeczka do niczego się nie nadaje moim zdaniem, ale jest. Więc jakbyście były ciekawe tego kosmetyku, to ja ręczę za niego, jest super. I jeszcze jedna rzecz, która jest teraz dostępna w Polsce, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to są, słuchajcie, matowe pomadki od Physicians Formula. To są moje ukochane pomadki w płynie. I jak widzicie, przywiozłam sobie aż 4 odcienie, przyjechały ze mną jeszcze jak się przeprowadzałam ze Stanów. To są najwygodniejsze pomadki w płynie, jakie kiedykolwiek nosiłam. Według niektórych najwygodniejszymi matowymi pomadkami w płynie są te pomadki od Huda Beauty. Ja próbowałam dwóch i wybieram, słuchajcie, te od Physicians Formula. Naprawdę. To nie jest, słuchajcie, MAC Powder Lipstick, o których już wspominałam i o których dzisiaj jeszcze będę mówić. One są zastygające, mają intensywny kolor, ale słuchajcie, nie wysuszają Wam ust. Nie tworzą się takie pęknięcia nieładne po kilku godzinach. One są bardzo wydajne, bardzo dobrze napigmentowane. Jedna aplikacja wystarcza na całe usta i nie musicie, słuchajcie, wracać do opakowania i wyciągać więcej produktu. No są naprawdę, naprawdę dobre. Jest jedna mała rzecz, one, słuchajcie, nie wysychają całkowicie. To znaczy odrobinkę będą brudzić, nie będą wyjeżdżać poza linię ust, natomiast przy piciu, jedzeniu one będą zostawiać ślady na naczyniach. Wydaje mi się, że pierwszym produktem z kolorówki, o którym wspomniałam w tym filmiku z moim amerykańskim haulem, był podkład od Maybelline Superstay. Przywiozłam sobie jego zapas, nic się nie zmieniło, dalej go uwielbiam. Czynnik stały w mojej kosmetyczce. Ale nie wiem, czy pamiętacie, przywiozłam sobie jeszcze 3 nowe podkłady. I słuchajcie, strzał w dziesiątkę z każdym jednym. Każdy z nich jest inny, ale każdy z nich jest świetny. Już w filmiku z haulem wspominałam, że używałam tego podkładu i nie mogę przestać. I on jest, kochani, super. Trochę się powtórzę, ale tak jak mówiłam, to jedyny podkład, który utrzymuje mi mat w mojej strefie T przez długie godziny. On, ponieważ jest silnie matujący, to wysusza mi troszeczkę resztę twarzy, ale wtedy nakładam pod niego NYX Oil Primer. Baza, na którą mogę liczyć zawsze w takich sytuacjach. Nie przetłuszcza mi, ale właśnie sprawia, że podkład bardzo ładnie stapia się z cerą i nie ma tej suchości, tej pudrowości. Następny podkład, znowu Bullseye. Jest to produkt, który niestety nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale mam nadzieję, że już niedługo będzie. Jest to Revlon Photo Ready Candid. To jest podkład, który już nie daje Wam takiego mocnego krycia jak ten podkład od Wet n Wild. Daje takie bardziej naturalne wykończenie, średnie krycie, ale sprawia, że Wasza cera wygląda
świetnie. Wygładzona, kolor jest ujednolicony, on ma takie średnie krycie, przez co nie ma takiego płaskiego, sztucznego wyglądu, twarz wygląda bardzo naturalnie. Całkiem nieźle utrzymuje mat w strefie T. Ostatni dzisiaj podkład i jest to podkład od NYX, jest to Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Foundation. To jest podkład, który mam dzisiaj na sobie. Jeśli wydaje Wam się, że jestem biała, to dlatego, że jestem, bo kupiłam sobie oczywiście za jasny odcień. To jest podkład do zadań specjalnych. Jak macie imprezę, sesję zdjęciową, idziecie na wesele, chcecie, żeby podkład był trwały, długi i żebyście dobrze wyglądały na zdjęciach, to jest coś dla Was. Podkład, który jest podobny do tego z Wet n Wild, natomiast jeszcze mocniejszy, no to jest, słuchajcie, taka typowa tapeta na twarz. On Wam wygładzi, krycie ma bardzo dobre, pokryje wszystkie niedoskonałości, zaczerwienienia. W strefie T u mnie odrobinkę się ciastkuje po kilku godzinach. Odrobinkę koło nosa, wtedy wystarczy, słuchajcie, nawet palcem troszeczkę sobie poprawić i nie ma problemu. On Wam daje taką bazę porządną pod cały makijaż. Nie jest to makijaż taki, słuchajcie, na co dzień moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, chyba że lubicie, słuchajcie, taki rzeczywiście full make-up, glam look, to jest to. Natomiast na co dzień możecie wyglądać troszeczkę sztucznie, troszeczkę za mocno. On rzeczywiście jest takim, słuchajcie, tynkiem na twarz. Na co dzień dla mnie jednak bardziej Wet n Wild, kiedy potrzebuję tego krycia, ale nie takiej konkretnej maski. Natomiast NYX to jest konkretna maska, która sprawi, że będziecie wyglądać naprawdę dobrze. Kolejna rzecz, palety do cieni. Huda Beauty The New Nude Palette. Paleta, którą jestem bardzo rozczarowana. Paleta, na którą wydałam kupę kasy, żałuję, że ją przywiozłam, w ogóle nie używam. Nie będę się tutaj rozwodzić, link będzie poniżej, tam głębiej o niej opowiadam. Jestem nią bardzo rozczarowana. Następna paleta jest to paleta od Maybelline Soda Pop. I jak widzicie, paletki nie tknęłam, nawet jej nie swatchowałam. Skupiłam się na chudzie i na kosmetykach, do których macie dostęp. Tej paletki nie ma nawet jeszcze na Allegro, nigdzie jej nie mogłam w internecie znaleźć. Myślę, że teraz zacznę się nią bawić, nie mam żadnej nowej palety, więc mogę się na niej skupić, a recenzję pokażę, jak kosmetyk będzie dostępny w Polsce. Myślę, że to będzie fair. Zapomniałam, zaraz po podkładach był korektor od Huda Beauty. To jest ten Overachiever Concealer i kurczę, no, nie jest zły, ale nie jest lepsza od mojego Maybelline Anti-Age. Tak więc to jest ekstra, jeśli macie jakieś wolne 150 zł, które leży, zalega w Waszym portfelu, nie macie z nim co zrobić, a właśnie skończył Wam się korektor, to nie jest zła rzecz. Natomiast ten mi troszkę wysusza okolice pod oczami, Maybelline tego nie robi, po Maybelline sięgam częściej, tak więc Huda znowu mnie zawiodła. Puder. Puder od Charlotte Tilbury. Kocham ten puder. Słuchajcie, on sprawia, że moja twarz wygląda tak fajnie. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, w tym całym makijażu, co? Żebyście wyglądali troszkę lepiej niż na co dzień. No i on to sprawia. On to robi dla mnie. On co prawda nie nadaje się do utrwalania korektora, bo wysusza, nieładnie wygląda. Natomiast na twarzy wygląda bosko. Ja jestem taka wygładzona, sfotoshopowana, próżna. Ja lubię ten efekt. Niemało grosików trzeba za niego zapłacić, bo on w internecie kosztuje, aż zerknę, 240 zł. Bardzo go lubię. Do tego stopnia, że myślę, że zamiast tej nieszczęsnej palety od Hudy, to mogłam sobie kupić dwa te pudry. Bronzer, który kupicie na Menti, jest to bronzer od Milani, jest to bronzer wypiekany. I to jest bronzer, który mi się sprawdził, który bardzo lubię. Delikatne rozświetlenie, bez złotych drobinek na Waszej twarzy. Bardzo ładnie się blenduje, nie znika w ciągu dnia, nie osypuje się. Solidny kosmetyk. Ok, makaroniki od Becky. Słuchajcie, o rozświetlaczach Becky nie ma co mówić. Ja nie widziałam tego akurat zestawu w polskiej Sephorze, a szkoda, bo to jest, słuchajcie, dobra opcja na kupienia sobie kilka odcieni, a tak naprawdę czy Wy potrzebujecie więcej tego kosmetyku? Wydaje mi się, że nie. Moje ulubione kolory, słuchajcie, z tych czterech to jest oczywiście Opal i Vanilla Quartz, który mam dzisiaj na sobie. Jeszcze jeden rozświetlacz. Stila. Och, Stila. Jesteś taka droga. Jest to All Over Glimmer Heaven's Dew. To już nie jest rozświetlacz. To znaczy, możecie sobie go położyć na twarz. Cokolwiek lubicie, kochani, ja nie oceniam. Natomiast jest to bardziej rozświetlacz na ciało. On zostawia na ciele mnóstwo mikrodrobinek, które rozświetlają, słuchajcie, w odpowiednim świetle waszą skórę. To jest taki rozświetlacz, słuchajcie, jak ten rozświetlacz od Fenty, ten srebrny. To jest ten sam produkt, tylko w mniejszym pudełeczku i od Styli. On jest dostępny na looktop.pl i kosztuje 160 zł niecałe. Produkty do brwi. I u mnie to były wszystkie produkty, słuchajcie,
od Maybelline. Może zaczniemy od tego nieszczęsnego mazaczka. Jest to Tattoo Studio i to jest Tinted Pen. Tint Pen, Brow Tint Pen. Coś, co nie jest dostępne w Polsce, ale nie jest Wam potrzebne. Nie wstrzymujcie oddechu, czekając na ten kosmetyk. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest ten taki długopisik, który ma końcówkę w kształcie widelca, trzy końcówki. Teoretycznie powinno być do tego, żebyście sobie mogły za jednym ruchem zrobić kilka małych włosków. Słuchajcie, wysechł w przeciągu tygodnia, a nawet jak nie wysechł, to się rozmazywał, te włoski nie wyglądały zbyt naturalnie. Ja bardzo szybko wróciłam do mojej ulubionej kredki NYX. To jest coś, co się nie sprawdziło. Pomysł fajny, ale wykonanie, no nie wiem, nie zagrało to kompletnie. Następna rzecz, która się też nie sprawdziła, jest to ta kreda, też od Maybelline. To jest Brow Drama Shaping Chalk Powder. Pamiętacie, że miałam taki problem, że aplikowało się strasznie dużo produktu. Moje brwi wyglądały bardzo nienaturalnie. To znaczy, może wyglądały fajnie na zdjęciach, ale nienaturalnie dla mnie. Ja jednak lubię, jak te moje brwi są bardziej takie... Ten kształt jest taki zarysowany, może troszkę zagęszczony, ale jednak nie taka, słuchajcie, kreska. To jest kreska. Bardzo mocny kosmetyk, mocny pigment. Nie dla mnie. Nie dla mnie. I coś, co już ubrudziłam, słuchajcie, to jest transparentna maskara do rzęs. I ja tego używam do moich brwi, do ujarzmiania ich. I ubrudziłam ją oczywiście kosmetykami do brwi, które najpierw nanoszę, a później przyczesuję szczoteczką. Ja jestem fanką żelu od Benefit. To daje podobny efekt, nie jest tak mocne, nie jest tak dobre, nie jest też dostępne w Polsce, ale jest okej. Okay. Daję radę tym moim wściekłym brwiom przez kilka godzin, potem sobie mogę poprawić, nie skleja ich. Jest nieźle, bez szału, ale jest nieźle. Pomadki. Miałam pomadki od L'Oreala, miałam pomadkę od Maybelline i mam pomadki od MAC-a. Może zacznijmy od tych od MAC-a, o nich już mówiłam w moich ulubieńcach listopadowych. Świetna formuła, czyli pomadki matowe, pudrowe, matowy efekt, bez wysuszenia. One są niewyczuwalne na ustach, to już wspominałam tyle razy. No i pomadki L'Oreala i Maybelline, które jeszcze dostępne w Polsce nie są. Tu mamy ultra matową, ona się nazywa Ultra Matte, pomadkę. Podobną do tych pomadek z MAC-a, troszkę bardziej wysusza. Odrobinkę. Jest bardziej wyczuwalna, nie jest tak lekka, ale słuchajcie, efekt podobny. Nie wiem, ile one będą kosztować, kiedy pojawią się w Polsce. Zakładam, że około 50 zł, jak to z L'Orealem bywa. Pomadki od MAC-a kosztują 84-86 zł, już są dostępne. I wydaje mi się, że chyba warto dołożyć to 30 zł i kupić sobie pomadkę od MAC, jeśli wstrzelicie się w dobry odcień, niż może od L'Oreala. Pomadka od Maybelline, nowa seria Shine Compulsion i tak jak wspominałam, to jest dla mnie, słuchajcie, L'Oreal Color Riche, podobny projekt pudełeczka. Wydaje mi się, że ta sama formuła. Pomadka, która jest bardzo świecąca, bardzo wygodna. Nie są jeszcze dostępne w Polsce, ale jeśli na przykład Color Riche od L'Oreala podoba Wam się formuła, kolor nie bardzo, bo przyznaję, że w Polsce te kolory są jakieś takie nie do końca. Jeśli Maybelline wydaje w końcu w Polsce i okaże się, że kolory bardziej do Was przemawiają niż te Color Riche Shine od L'Oreal, to spróbujcie, dlatego że formuła jest ta sama jak dla mnie. To wszystko, kochani, jeśli chodzi o mój amerykański haul. Jak widzicie, niektóre rzeczy się sprawdziły, niektóre były niewarte taszczenia tego przez ocean. Na następny filmik zapraszam Was już w najbliższą niedzielę, a w nim opowiem Wam troszkę o kosmetykach Hourglass, marce, która tania nie jest, a dostępna jest od jakiegoś czasu w polskiej Sephorze, niestety na razie tylko online. Kosmetyki wyglądają ładnie, tak jak wspominałam, tanie nie są. Powiem Wam, czy warto.